Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Zasady sporządzania jadłospisów. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W opracowanych racjach pokarmowych można dokonywać pewnych zmian wynikających z braku określonych produktów spożywczych, chęci zamiany droższych produktów na tańsze, sezonowości, zaleceń dietetyki, zastąpienie surowców niewskazanych w danej diecie innymi. Zamiana produktów może mieć miejsce tylko wówczas, gdy oba produkty mają zbliżoną wartość odżywczą. Między produktami zostaną zachowane odpowiednie proporcje. Przy zamianie produktów pod uwagę należy brać ich pochodzenie, roślinne i zwierzęce. Szczególnie jest to ważne przy zamianie produktów dostarczających białka zwierzęcego. Najlepiej jest dokonywać zamian w tej samej grupie produktów, np. makaron na kaszę. Zamiana produktów zbożowych i mleka oraz produktów mlecznych. 100 g mąki, kaszy odpowiada 100 g makaronu, 100 g grochu lub fasoli suchej, 100 g pieczywa chrupkiego, bułki tartej, herbatników, sucharków. 135 g chleba, bułek, pieczywa cukierniczego. 100 g mleka odpowiada 100 g kefiru, jogurtu, mleka ukwaszonego, maślanki. 15 g mleka w proszku, 15 g sera twarogowego, 30 g sera homogenizowanego, 10 g sera podpuszczkowego i topionego. Zamiana jaj oraz mięsa, wędlin, drobiu i ryby. 100 g jaja odpowiada 400 g mleka, kefiru, jogurtu, maślanki, 100 g sera twarogowego. 200 g sera twarogowego homogenizowanego, 60 g sera podpuszczkowego i topionego, 80 g mięsa bez kości, 120 g drobiu, 60 g szynki, polędwicy, baleronu, kiełbasy suchej, 100 g kiełbas nietrwałych, 100 g filetów rybnych, 150 g ryby wędzonej, 100 g mięsa z kością i ryb odpowiada 400 g mleka, 100 g sera twarogowego, 200 g sera twarogowego homogenizowanego, 60 g sera podpuszczkowego i topionego, 80 g mięsa bez kości, 120 g drobiu, 70 g szynki polędwicy baleronu kiełbasy suchej, 100 g kiełbas nietrwałych, 100 g filetów rybnych, 150 g ryby wędzonej, 100 g jaja, 100 g grochu lub fasoli. Zamiana tłuszczy oraz warzyw i owoców. 100 g masła odpowiada, 450 g śmietany 18% 100 g oleju odpowiada, 120 g margaryny, 100 g smalcu. 100 g świeżych warzyw lub owoców odpowiada. 60 g soku pitnego, nektaru przecieru. 30 g koncentratu pomidorowego 20%. 20 g koncentratu pomidorowego 30%. 20 g owoców suszonych. Zamiana suchych roślin strączkowych i cukru. 100 g suchych nasion roślin strączkowych odpowiada. 135 g pieczywa, 100 g makaronu, mąki, kaszy, 100 g cukru odpowiada 125 g miodu, 200 g dżemu niskosłodzonego, 150 g dżemu wysokosłodzonego, konfitur, syropów owocowych. Zapoznaj się ze schematem prezentującym przykładowe zamiany produktów spożywczych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.